Kiedy w tygodniu rozmawiałeś z naszym rzecznikiem prasowym, obiecywałeś, że przełamiesz się w tutaj w Krakowie. I to się udało już w trzeciej minucie. Czy obiecywałem? Na pewno chciałem to zrobić. No to ta sztuka się udała i przede wszystkim najważniejsze 3 punkty i wygrany mecz. Dzisiejszy mecz miał jednak takie 3 fazy. Dobry początek, później Wisła doszła do głosu i końcówka była świetna w naszym wykonaniu. Szczególnie 2 bramki Adama Danha jako obrońcy w 200. meczu w Górniku robiły wrażenie. No dokładnie, początek meczu bardzo dobry, później niestety daliśmy się zdominować przez presję całą pierwszą połowę, wyjście na drugą połowę, staranie się o zagranie pressingiem. Na początku to się nie udawało, później Adaś, nie wiem jak on to zrobił, jak on się tam w ogóle znalazł, ale super, dwa razy się super zachował i dzięki niemu zbierzemy 3 punkty. Takim przełomowym momentem było to, kiedy Stilić nie trafił na 3-1, wtedy mecz mógłby się ułożył inaczej, a tak jeszcze była szansa i udało się zdobyć te 3 punkty. No dokładnie, tam miał bardzo dobrą sytuację, w sumie po naszej stracie na połowie Wisły. Wyprowadzili świetną kontrę i naprawdę mogła zakończyć się bramką. Jak się grało w takiej pogodzie, bo szczególnie w tej pierwszej połowie i na początku drugiej, żar tropików można powiedzieć. Na pewno bardzo ciepło, na pewno to tam nie pomaga, no ale warunki takie są i trzeba grać. Pomogli na pewno kibice, którzy przy tej małej publiczności tutaj na stadionie byli chyba najgłośniejsi. No oczywiście, kibiców było bardzo, bardzo dużo i praktycznie cały mecz było ich słychać. 3. minuta spotkania, wyszliśmy na prowadzenie po bramce Mateusza Zachary. Lepiej ten mecz się dla nas nie mógł rozpocząć. No zgadza się, no kolejny mecz, znaczy zaczęliśmy dobrze, strzeliśmy bramkę, no ale później no, znowu trochę się wkradło, nie wiem czego. Te koncentracje straciliśmy, te bramki można powiedzieć. I, no ale podnieśliśmy się w drugiej połowie, no i wygraliśmy ten mecz, to jest najważniejsze. Można powiedzieć, że pozazdrościłeś się chyba Pawłowi Olkowskiemu z poprzedniego meczu z Legią, bo wtedy on 2 bramki, dzisiaj ty 2. No fajnie, no ale też no, cieszą te 2 bramki, no ale też wiadomo, no, w tej obronie trzeba to poprawić, bo na pewno jeszcze dużo brakuje. No, i ja jestem też obrońcą, no i też patrzę na grę w obronie, no i myślę, że jeszcze jest dużo do poprawy. 2 bramki na 200. mecz w Górniku, tak? Licząc mecze w Ekstraklasie, w Pucharze Ekstraklasy, w Pucharze Polski. No 200. mecz i 2 bramki, no, cieszę się z tego, no ogromnie, no, że wygraliśmy tu, bo wiadomo, teraz te 3 punkty, no i pozwoliło nam to, że trochę podskoczyliśmy w tabeli.